Grzegorz Sypiński, witam serdecznie w kolejnym wydaniu programu Kulturalny Donosiciel. Przed nami, jak w każdy czwartek, solidna dawka informacji kulturalnych z Rybnika. Zaczynamy od relacji tego, co już za nami. Na koncert tego artysty nie trzeba było nikogo specjalnie zapraszać. Już na kilkanaście dni przed jego występem wszystkie bilety zostały wyprzedane. I nie ma się co dziwić, w ostatnim czasie bardzo szybko zdobył serca polskiej publiczności. Czesław Mozil, bo o nim mowa, wystąpił w ubiegły czwartek w kulturalnym klubie z koncertem Solo Act. Mimo że tym razem bez zespołu, jak zawsze zachwycił fanów, którzy po brzegi wypełnili lokal. Jest to przecież sielanka. I na nogi nie wstanę i każdy klam już raz umienić. Artysta poza muzyką miał także sporo do powiedzenia rybnickiej publiczności. Ja nie wiem, kto z was ewentualnie normalnie chodzi na koncerty, ale to jest inny koncert. I jedną rzecz ja muszę pogwiazdorzyć. Ja będę wiele gadał, będę bardzo cicho grał. I czym więcej będziecie gadać, się śmiać, to ja będę czym ciszej grał. Na sukces Mozilla składa się wiele czynników. Ja dopiero zacząłem grać koncerty od 6 marca 2011 roku, jak dostałem pracę w telewizji. To, że ja tutaj grałem w 2008 roku, to nie jest prawda. To, że ja grałem około w sumie 800 koncertów po całej Polsce, to jest nieprawda, bo się nie istnieje w Polsce, zanim pokaże się w telewizji. O tym, że jego koncerty to bez wątpienia interesujące wydarzenia artystyczne, mogliśmy się przekonać chociażby na ostatniej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, gdzie muzyk zaprezentował się ze swoim zespołem Czesław Śpiewa. Tym razem zaśpiewał sam, ale publiczność przyjęła go równie gorąco. Ubiegły piątek upłynął w rybnickim Media Markcie w rytmie hip-hopu, a to za sprawą premiery nowej płyty Rufioka, Hu, ja w to wbijam. Na moim albumie jest dość sporo kurczę gości, jest kurczę Rahim, Metrowy, Grubson, spośród beatmakerów jest też multum artystów, jest BRK, Dino z Gliwic, także na pewno jest ona, jak to powiedzieć, taką bardzo atrakcyjną po prostu pozycją i bardzo różnorodną. Dodatkową gratką dla publiczności była premierowa odsłona teledysków do utworów Rap się Kulo i Na Zero. Razem z Rufiokiem na scenie pojawił się także Metrowy, który przygotowuje się do promocji swojej płyty The Doors, dziennik z podróży w miejscu. Dzisiaj chcieliśmy tylko zrobić takie troszkę żartobliwe jakieś ujęcia, że gdzieś się tutaj skradamy, jako tacy marszowicze ukryci po prostu między regałami Mediamarktu. Kolejny koncert Rufioka i Metrowego już 21 maja. Nie tylko w Warszawie czy w Wadowicach, ale także w Rybniku uroczyście dziękowano za beatyfikację Jana Pawła II. W bazylice pod wezwaniem świętego Antoniego na dzień przed ogłoszeniem papieża błogosławionym odbyła się uroczysta msza i koncert dziękczynny Sursum Corda. Wzniosły nastrój zapewniła orkiestra szkoły szafranków pod dyrekcją Romany Kuczery oraz połączone chóry duszpasterstwa akademickiego DAR i szkoły szafranków Dominanta pod dyrekcją Janny Glenc. W programie usłyszeliśmy utwory wybitnych kompozytorów Henryka Mikołaja Góreckiego, Jacka Glenca i Antona Bricknera. Podczas tego wyjątkowego wieczoru mogliśmy wysłuchać także fragmentów tryptyku rzymskiego, które odczytał popularny aktor Jerzy Zelnik. Mnie się wydaje, że nas przygotowywał papież do tej beatyfikacji przez 27 lat, niektórych dłużej jako kardynał, biskup Krakowa, i że tyle materiału nam zostawił do przemyśleń i tyle emocji, które były związane z tym pontyfikatem, że wydaje się to takim zwieńczeniem po prostu naszego związku z Janem Pawłem II naturalnym. Sobotni koncert był bez wątpienia wielkim wydarzeniem artystycznym dla miasta, dlatego też w rybnickiej bazylice zgromadziła się tak liczna publiczność. A teraz czas na zapowiedzi tego, co czeka nas w najbliższym czasie. Witam, tutaj Artur Muras z kabaretu Chwilowo Koloryfer. Chciałbym zachęcić wszystkich do zapoznania się z informatorem kulturalnym Rybnika, którego można nabyć z Gazetą Rybnicką jako bezpłatny dodatek. Oczywiście Gazeta Rybnicka też jest bezpłatna. Leży także w pubach, takich jak Celtic oraz Biblioteka.
w tym miesiącu, w tym wydaniu, można przeczytać o 13. już Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku. Jest załączony też wywiad z Cezarym Żakiem oraz można przeczytać o tym, co studenci lubią najbardziej, czyli o tegorocznych juwenaliach, gdzie będą grały również gwiazdy, tak jak co roku. Serdecznie zapraszam, nabywajcie Informator, czytajcie o kulturze. Chciałbym zaprosić wszystkich widzów Kulturalnego Donosiciela na koncert, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 18 w Domu Kultury w Rybniku w Boguszowicach. Wystąpią trzy zespoły: The Tinner z Władysławia Śląskiego, Afront z Gliwic oraz obecna gwiazda muzyki Sky Reggae, zespół Konopian z Szeladzi. Serdecznie zapraszam. Chciałam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na wernisaż pana Szymona Kamczyka, który odbędzie się 9 maja o godzinie 18 w Galerii Smolna. Galeria mieści się w chwili numer 8 Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Rybniku. Tym razem przedstawimy państwu fantastyczne zdjęcia malowane światłem. Wernisaż nosi tytuł Świetlne refleksy. Chciałam jeszcze taką organizacyjną sprawę poruszyć, ponieważ jest remont ulicy Reymonta. Wejście do biblioteki znajduje się przez szkołę od ulicy Krzyżowej. Także wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zdjęcia malowane światłem robi się wbrew pozorom bardzo prosto. Wszystko zależy od tego, gdzie je robimy i czym po prostu będziemy malować. Aparat ustawia się na statywie i włącza tryb, na którym czas naświetlania jest dużo dłuższy niż w przypadku normalnej fotografii. Czasami jest to 10, czasami 15 minut. Te zdjęcia, które będzie można oglądać w Galerii Smolna, były robione najczęściej około, powiedzmy, 2-3 w nocy. Wtedy ta ciemność jest najbardziej nieprzenikniona i wychodzą najlepsze efekty. Wszystko zależy od tego, czym malujemy, bo są to na przykład jakieś latarki LED-owe, jakieś zimne ognie, czasami nawet fajerwerki, które później odpowiednio wykorzystane dają tego typu efekty. Już 9 maja o godzinie 20 w Rybnickim Centrum Kultury w spektaklu Weekend's Air wystąpią aktorzy znani ze szklanego ekranu. Dobrze, proszę pana, jak jesteś taka, jest taka uparta. Jestem uparta. Tak, tak, nie jesteś pomocna w całej tej sytuacji. Mam pomysł. Nie powiemy, że jest swoim kochankiem, powiemy, że jest męż. To jest o wiele lepiej, bo to ma kilku wierzyć. Mężę? 8 maja rozpoczynamy Tydzień Bibliotek. Zaplanowaliśmy między innymi wystawę grafiki i spotkanie z Jackiem Fedorowiczem. Zaplanowaliśmy konkurs na prezentację multimedialną Gimnazjalista w bibliotece. Zaplanowaliśmy spotkanie autorskie z Łukaszem Dębskim i z Anną Kaszuba-Dębską. Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską. Spotkanie z panią profesor Grażyną Szewczyk jako spotkanie wspomnieniowe o Wilhelmie Szewczyku. W związku z 20. rocznicą śmierci Wilhelma Szewczyka wydawnictwo Wektra przygotowało album poświęcony Wilhelmowi Szewczykowi. Współautorką, a właściwie główną autorką tego wydawnictwa jest pani profesor Grażyna Barbara Szewczyk, córka Wilhelma Szewczyka. W Tygodniu Bibliotek będzie również czas na wspomnienia. W maju tego roku mija 40. rocznica śmierci Rafała Wojaczka. Z tej też okazji przygotowaliśmy spotkanie wspomnieniowe o Wojaczku raz jeszcze. Kolejny raz chcemy przypomnieć państwu twórczość i kontrowersyjną poezję tego legendarnego poety z Mikołowa. Wspólnie ze studentami rybnickich uczelni przygotowaliśmy adaptację sceniczną Czytamy Wojaczka, którą niektórzy mieli okazję zobaczyć w zeszłym roku w grudniu. Tym razem jednak wydarzenie to będzie wzbogacone o spotkanie wspomnieniowe z Krzysztofem Siwczykiem i Maciejem Meleckim. Obaj panowie są poetami związanymi z Instytutem Mikołowskim imienia Rafała Wojaczka, a tego dnia wystąpią jako znawcy jego twórczości i życia.
Serdecznie zapraszam 9 maja na godzinę 17 do Rybnickiej Biblioteki. Spotkanie odbędzie się w czytelni prasy, natomiast nieoficjalna kontynuacja w pubie Paleta. Od 6 do 31 maja w Bibliotece Miejskiej w Rybniku zapraszamy na wystawę grafik Jacka Fedorowicza, a 12 maja o godzinie 17 w bibliotece spotkanie z autorem. Będzie to ostatni element imprez towarzyszących projektowi i wystawie Życie na kartki. Już od 11 do 13 maja rozpoczną się Juwenalia Rybnik 2011. W programie m.in. Akademicki Dzień Sportu, warsztaty tańca, korowod studentów Dobra Miasta oraz koncert plenerowy. Gwiazdami wieczoru będą Ira oraz Strachy na Rachy. Więcej na www.juwenalia.rybnik.pl. Za tymi wielkimi, ciężkimi drzwiami przechowywane są klucze do naszego miasta. Już za kilka dni ten klucz dostanie się w ręce studentów, którzy na parę dni przejmą władzę w naszym mieście. Ale na razie klucz jeszcze będzie schowany. 13 maj, Czekornie, w piątek. Juwenalia Rybnickie. Nie słyszałem o lepszej imprezie studenckiej niż ta. Najlepsza energia, najlepsze zespoły. Wy będziecie, my będziemy. Zespół Deszcz zaprasza. Cześć, z tej strony Krzysztof Mandrysz, basista zespołu Blue. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich studentów Rybnika i nie tylko Rybnika na Juwenalia, które odbędą się 13 maja. Będzie porządna dawka ostrej muzyki, ostrego brzmienia, ostrego grania. Wszystkich serdecznie zapraszam. Będzie czadowo. Obok mnie jest rzeka Ruda, którą wszyscy w Rybniku dobrze znają. Wszyscy też wiedzą, że obok niej znajduje się klub Imperium, w którym już 11 maja odbędzie się impreza studencka. Również 11 maja zapraszamy wszystkich do klubu Oberża, gdzie będzie specjalna oferta dla studentów. W czwartek zapraszamy wszystkich do kulturalnego klubu, gdzie odbędzie się koncert Jareckiego oraz do pubu Żelazna, gdzie odbędzie się koncert zespołu Fooling the Fire. Warsztaty będą wyglądały tak jak co roku, czyli studenci Rybnicy i nie tylko będą mogli spróbować swoich sił w tańcu, jakim jest salsa, popróbować go, nabrać już takiej pewnej śmiałości parkietowej i spędzić dobrze czas. Witam serdecznie. Już dzisiaj chciałam zaprosić Państwa na 13. Festiwal Sztuki Teatralnej, który odbędzie się w dniach od 13 do 15 maja bieżącego roku. Festiwal jest organizowany przez Fundację Elektrowni Rybnik i też tutaj odbędzie się większość z prezentowanych spektakli. Przed nami 9 spektakli konkursowych, w tym teatr tańca, ruchu, słowa. Do tego wiele atrakcji, jeżeli chodzi o spektakle pozakonkursowe, jak na przykład Teatr Kliniki Lalek z Wolimierza, który wystąpi na płycie głównej naszego rynku 13 maja o godzinie 22. Następnie wielką atrakcją będzie występ zespołu ze Stanów Zjednoczonych, który zakończy tegoroczny festiwal teatralny. Serdecznie Państwa zapraszam. Szczegóły na stronie internetowej www.fundacjarybnik.pl/FST, skrót od Festiwalu Sztuki Teatralnej, oraz na plakatach. Zapraszamy. Na dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym programie. Widzimy się jak zawsze za tydzień o stałej porze. Oglądajcie uważnie nasz program, bo tak jak zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu, w jednym z majowych odcinków będzie można wygrać podwójną wejściówkę na koncert Briana Adamsa w Rybniku. I to wszystko w tym wydaniu programu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Program zrealizowany na zlecenie Urzędu Miasta Rybnika w ramach projektu Kultura Rybnik EU współfinansowanego przez Unię Europejską.